Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Czechu, a wy możecie zostawić lajka, jeżeli podoba wam się seria. Kontynuujmy sobie to, co zaczęliśmy w poprzednich odcinkach. Ja nie wiem, czy ja w ogóle steruję, jak tak chodzę? Ja sobie sama śmigę, bo ja się zawsze staram balansować, ale szczerze mówiąc wątpię. Musiałem wszystko odraszować od nowa. Nie wiem, czy mamy jakieś bo tam w poprzednim odcinku zbieraliśmy jakieś część łuku, coś takiego, nie? Żeby tam nowy łuk mieć i tak dalej. Powiem wam szczerze, że nie byłem tam, gdzie był ten samolot, te dwa samoloty rozbite, co robiliśmy w poprzednim odcinku, bo wywaliło mi grę i musiałem robić to wszystko od nowa, więc zdecydowanie zrezygnowałem z przychodzenia tego po prostu od nowa, bo mi się nie chciało. I tak tu szedłem chyba z 10 minut czy 20, więc doceń dla mnie łapką w górę. Dobra. A my oczywiście tutaj mucimy dalej frajerów, plus no czekamy, szukamy apteczki dla Lary Croft, która jest poważnie ranna. Taka jest dzisiejsza misja. A nie sprawdziłem sobie, czy w poprzednim odcinku gra nie była za głośno. Czekajcie, des. O kurde! Może być delikatnie głośno gra. Ja wam delikatnie jeszcze przyciszę, postaram się tutaj machnąć wam z 4-5 dB niżej. Myślę, że minus 7, tak samo jak mam mikrofon, minus 7 będzie git. Lecimy. Poka. Myślę, że powinno być w miarę w porządku. Tutaj dialogi są dość cicho. Może być mały problem, ale. Ale chyba słuchajcie, sobie poradzimy. Co? Czemu ja powiedziałem chyba sobie? Nie wiem, tak jak mówię, w poprzednim odcinku mówiłem i słuchajcie, za dużo się od poprzedniego odcinka nie zmieniło, bo jakby to jest ten sam fragment mojego dnia. Dla was to oczywiście jest kilkanaście dni, chyba że oglądacie tą serię po tym, jak ona już wyszła, a nie jest w pełni wyszła, no to wiadomo, że. Każdy może usiąść kiedy chce, natomiast ja odcinki wrzucam codziennie, więc strasznie dzisiaj jest taki dzień, taki się czuję, taki dizzy tak zwany, wiecie, nie wiem co się kurde dzieje dzisiaj. Jakoś tak ani nie rozmawiam za dużo, ani jakoś tak. Zapalniczka. Tak mieliśmy krzesiwo, nie wiem czy zapalniczka to jest jakieś turbo coś więcej. To trochę wyglądało, jakby ona nie chciała sobie przygrzać tego, tylko jakby chciała sobie wbić kurczę strzały. Zrobiła seppuku, tak jak kiedyś japońscy wojownicy, że brali miecz i takie samobójstwo popełniali, sobie w serducho walili tym mieczem. Podobno potwornie boleśne. Bolesne. Śmierć. W ogóle dostać z miecza, jak wchodzi miecz i wychodzi w twojego ciała, to jest potwornie bolesne podobno. I kurwa, strasznie nieprzyjemne. Wyobraźcie sobie, że nieprzyjemne. Nie może być tak faktycznie, bo jednak kita jak dostajesz na przykład z tego. Strzał zapalający, mamy to. Właśnie poprzednio szukałem strzałów zapalających, ale nie było. W Far Cry'u miałem strzały zapalające, ale tutaj mi się pomyliło. Ale faktycznie jednak tutaj też dostajemy te strzały. Widzę dużo, dużo połączeń między Far Cry'em a właśnie Larą Croft. Nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta owca! Tam! Ognia! Ognia!
My ze strzał taki, ta? Podpalamy frajerów. A nie, my co, ja coś innego miałem podpalić, ale dobra. Czy my, czy ja mam, co ja mam robić? Pytanie jest, czy ja mam tu stać, gdzie ja stoję? Czy jakby... Chyba git. Z aimem może nie jest najlepiej, ale nie będę ukrywać, nie jest też najgorzej. Jest oki. Nagrałem, z 15 lat grałem w CS-a. Oj, tu jakieś beczki. Nie tylko wy macie beczki, widzę. Które mogę wysadzać. Wiecie co, chyba preferuję zdecydowanie zamiast tych strzał, preferuję chyba jakiś taki porządny karabin maszynowy albo strzelbę. Chodź tu. O kurczę, trzeba przeładować. No, chyba tak. Chyba ja preferować. Ja wolę ci chyba strzelbę. Bo nawet zwykłą spluwę. Bym jeszcze trafił coś. Ty, jak to się ciężko strzela, co jest? Nie no, oni są przeodporni, ty. 15 hitów muszę im walnąć. O, niezły najdzik, gościu. Dobra. Nic mnie nie zabijesz. Walę ci starego na dziurę, rozumiesz? Który jeszcze? Rewolwerowy, co osiągnięcie odblokowałem. Dobra. Że my tak o sobie solo wyczyściliśmy wszystko. Mamy tutaj menu obozu. Mamy sporo tych części i jakieś umiejętność możemy wydać. Są jakieś nowe umiejętności? Strzała, kolano. Może lepiej wrogów piachem. Takie to są, takie osy średnie są. Z finezją, jak ich widuję, dostaję więcej PD, punktów doświadczenia. Uzyskuję dodatkową amunicję z ciał. Większe umiejętności wspinaczki, by poruszać się szybciej po otoczeniu, odnosić mniejsze obrażenia przy upadku. Wykonuj wyostrzone zmysły znajdowana. To też głupie. Naboje, lecimy. Wydaje mi się, że naboje, no nadal orientacja w terenie brzmi kusząco. Natomiast w praktyce jest do kitu. Więc nie bierzemy raczej. Tutaj bym ulepszał strzelbę, bo jednak jestem tym zafascynowany tą strzelbą. Dodaję alternatywny tryb strzału, w którym śród jest bardziej skupiony. Tylko jak się z tego... Proszę, tylko nie środkowym kółkiem myszy, dobrze? Wszystkim, tylko nie środkowym kółkiem myszy. Oczywiście, że to kurwa środkowy przycisk myszy. Kółko myszy. No to środkowy przycisk myszy. Kółko to też przycisk. Wbrew pozorom. Myślę, że jakby wyciąć niektóre z tych moich słów, co ja gadam. Wyciąć z kontekstu, kompletnie wyciąć z kontekstu i tylko zostawić to, co ja mówię. No to, kurczę, myślę, że wyszedłbym na giga kretynusa. A takie głupoty bym wyszedł, że gadam. Ja już normalnie gadam głupoty, ale wtedy to już w ogóle. Co to jest? Gdzie on tu się świeci? To mogę jakoś podpalić może? Spróbujmy. Tak, co to nam da? To nam uwolni to, a co to nam da? Da to coś? Detronizacja, rozpoczęto wyzwanie. Nie, chyba podziękuję ogólnie. Raczej tych achievementów tutaj nie robimy. A możemy sobie zeskoczyć. No, to niezły zeskok. Chcę zeskoczyć i pozbierać tutaj, skoro całe miasto już jest wolne. Możemy jeszcze kogoś... O! 12 część maszynowa. Chyba wydaje mi się, kurczę, jestem przekonany, że jedną z części ominęliśmy w tym samolocie, gdzie ja wcześniej byłem, ale później po tym, jak mi gierę wywaliła z jakiegoś powodu, to już się tam nie udałem. I tam jest ta część samolotu, niestety. Tu będzie skarbik chyba, nie? Oni epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy osobiste, czymś w rodzaju starożytnego portfela. Fajne, ciekawe, że to naprawdę tak. Czy tak sobie myśli jako...
fabuła do gierki. Fajnie by było, jakby naprawdę przy okazji człowiek by się uczył. Jednak z gry zapamiętasz też. No za... fajnie, jeżeli z każdej rzeczy wyniesiesz troszeczkę, nie? Czyli jeżeli nawet gra cię nauczy trochę historii, to jest zajebiste. Bo zawsze będziesz trochę umiał tej historii. No to mamy przejebane. Tyle wyszło ze spokojnej emerytury. Jeśli znajdę Rota na tej cholernej wyspie, rozwalę mu mordę za to, że nas tu sprowadził. A potem? Potem we dwóch pozabijamy tych popieprzonych sukinsynów, jednego po drugim. Będzie jak za dawnych czasów. No tylko bez starego, dzikiego Crofta. Gdyby żył, chciałby badać tych gnojków. Uważałby, że ten popieprzony religijny kult jest fascynujący. Mam nadzieję, że jego córka jest mądrzejsza. I że znajdzie sobie dobrą kryjówkę. Te świry są niebezpieczne. Martwię się o te dzieciaki. Alex, sam. Ta wyspa ich pożre. Wy się pewnie zastanawiacie, że ja tak troluję pod publiczkę, że wiecie, że na odcinku. Jak patrzę, ale to akurat serio patrzę, tak. To mogło dziwnie wyglądać, więc się tu kurczę muszę wytłumaczyć. Ogólnie patrzę, bo zapowiedziano właśnie burzę, tak, i z tego powodu ja też nie idę. Znaczy ja tam, gdzie idę, to jest spory kawałek czasu, bo to jest pół godziny plus pół godziny. Znaczy pół godziny to nie jest dużo, ale pół godziny, kiedy jest zapowiedziana burza i masz kurczę ostrzeżenie, że masz nie wychodzić z domu, to jest jednak dużo, tak? I wolałem nie zaryzykować, a teraz żałuję, bo widzę na dwór, a tam kurczę, zero chmury. W sensie, normalnie niebieskie niebo jest, ty, jak w lato. Co jest? Trochę mnie oszukali. Ulepszona broń, ulepszenie broń, broń w obozie. O kurczę. O. Co oni tych jeleni ciągle tu zabijają? Okej. Okay. Ja lubię takie przedmioty, jak się zbiera i się obraca. W Resident Evil też tak masz. Natomiast no nie ma sensu, że zagram w Resident Evil, no bo... bo to gra jest dla dzieciaczków. Spoko, spoko. No wskakuj tam. Kurczę. Naprawdę potrzebujesz Lara Croft drzwi? Zeskakuje kurczę ze wszystkich możliwych pomieszczeń, rozwala przeciwników, bada naukowe rzeczy, ucieka przez stworami mitycznymi, nie potrafi przeskoczyć przez okno. Paradoksy gier komputerowych niestety takie są. Coś z pozoru prostego może w grze komputerowej wydawać się, no nie proste za bardzo. Go skrzynki, nie no, tak sobie chodzimy, bo tutaj te części możemy fajne pozbierać. Ponadto no twórcy się wysili, żeby tutaj potworzyć różne lokalizacje. A my się co, ja tu kurczę się cofłem w ogóle. Ty, no to nie, to chodźmy już tam, bo tam za bardzo nic nie ma oprócz skoków i tak dalej, więc cofnijmy się tu. Okej. Okay. Nie, to chyba trzeba podpalić. Zawsze się zastanawiam, jak to pod... A! Okej. Okay. Teraz mamy faktycznie jak to podpalić. O, 2 na 3 części strzelba, super. Elegancko. A i teraz możemy tutaj przeskoczyć. Ja pamiętam, że tu nie mogłem przeskoczyć, ale teraz jak się wychilowaliśmy, to możemy, okej. Elegancko, dobra. Wydaje mi się, że... zwiedziliśmy naprawdę sporą część tutaj, jak nie wszystko, nawet bym zaryzykował. Może tutaj widzę, jest jeszcze jedno miejsce, tam do góry może też jest jakieś miejsce, ale no tak in general to prawie wszystko zostało zbadane. Co tu jest? Go skrzynka, nawet nie wiem co to jest. Miasto ubogich to się nazywa, ogólnie to miasto. Idealnie pasuje. Wow! No to chyba nie wszyscy wyczyszczeni. Ale co czuję, że będę musiał mieć kurczę rękę na myszce. O! Walę ci starego na dziurę, tego.
Dobrze, że nie rozbiłem tutaj tych beczek. O właśnie. Ten zbugowany, elo. Ty nie umiesz strzelać, elo. Ty masz maczetę na broń palną. Jakiś że był taki achievement, co było... Nie pamiętam. Nie, co to była za gra? Kurde, ciężko mi teraz po... Ty! A tu chłopiec, to jest chłop! Ja myślałem, że to kurwa mówię... Co tu się dzieje? Czemu tu mi się kurwa przeszkoda przesuwa do mnie? Z kitu. A to kurwa tego jest chłop, normalnie. Dobra. Wszyscy? Nie wiem. Oj! Co to za seria z karabinków? Spokój się. Czekaj, tu muszę... Kurde, ty! Nie, stop! Dobra. Ładowanko, podnoszanko. Nic mi Snajda nie zrobić, frajerze. Dobra. Kurczę, oni mają te karabiny maszynowe. Dobra, ja ogólnie muszę coś zrobić tutaj, tak? A nie mogę kręcić, kurde. A nie wiem, czy to... Mam wrażenie, że to mogą być nieskończeni wrogowie ogólnie. I oni się nigdy nie skończą, niestety. Chociaż muzyczkę przestała grać, więc... Może jednak się skończą. Koniec, panowie? Ja myślę, co? Jakieś amunicje tu warto jest pozbierać zawsze. Zawsze lepiej mieć amunicję niż nie mieć, prawda? Prawda. Kręcymy. Zacięło się. O. Okej, rozumiem. Kręciła się... Albo nie rozumiem. A tak, no dobrze. Kręciła się twoja stara. Rozumiesz, o co chodzi? Taki dziad, dobra. Tkanina się skręciła. Jedwabna. Tak piękna i cudowna. Jak twoja mamusia. To nadal nie brzmiał komplement. To miał być coś w rodzaju komplementu, ale no i tak wyszło strasznie dziwne. Takich komplementów się raczej nie rzuca, chyba. Nie wiem. Ale jestem, kurde, głodny i z dzisiaj nie jadł. Ach, szlifowałem, przyspieszał ładowanie, a to? Mniejszy odrzut. Bierzemy, przyspieszał ładowanie, normalnie. Szlifowany zameczek. Elegancko do tutaj strzelby. I tak nadal preferuję. Preferuję... Co jest grane? Preferuję... Karabin maszynowy. My to w końcu puścimy, czy nie? Czy możemy wieczność? A, puścimy. Ale i tak długo to trwa, zanim to puścimy. Silne łapy. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak duże siły potrzeba, żeby taki łuk trzymać. Potwornie dużo. Znaczy ja też sobie ciężko mi wyobrazić, bo nigdy z łuką... No nie, kiedyś zrobiłem sobie łuk. Ale no to był taki łuk dla dzieciaczków, mówmy się. A i tak było bardzo ciężko przytrzymać i wystrzelić cokolwiek. Nawet nie miałem zwykłych strzał to raczej. Jakimiś badylami strzelam, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Mały był. Sztormy przyniosły mi dokładnie takich ludzi, jakich potrzebuję, aby zacząć tworzyć bractwo Solarii. Silnych ciałem, ale słabych duchem. Ale bym sobie postrzelał z łuku. Złamały, osłabiły, a ja podniosłem ich z kolan. Papier Ruper. Ale cicho jest. Bardzo. Żeby mi gierki nie wywaliło, bo on lubi tak czasem wyłączyć się. Trochę wam pogłośne, ale... coś takiego walniemy. Ale tylko delikatnie. Widzę, że jest cicho, widzę. Ona jest wszędzie na tej wyspie. Bractwo
Solarii musi jednak rosnąć. Zrekrutujemy tylu, ilu zdołamy. Ustanowię prawa, stworzę kodeks, według którego będą żyć i budować dla Słonecznej Królowej, podczas gdy ja będę szukał klucza. Klap, klap za doubling, to jest swoją drogą. No, w Far Cry'u na przykład 4 nie umieli nawet przetłumaczyć przedmiotów, tylko same dialogi, a resztę masz wszystko po angielsku, albo przynajmniej nie, ja nie umiem tego zmienić. Ale to jest Tomb Raider, nie Far Cry. Co chciałem powiedzieć? Kurde, nie wiem, coś w tym... aha, że jest cicho giereczka, ja widzę o tym, że jest cicho giereczka. Po tym odcinku, słuchajcie, żebyście się nie martwili, jak już mówisz, ja nie wytrzymię. Tak jest, ty. Chyba widziałem jakiegoś chłopa, a nie. Co to jest, jakiś wiatrak? Jakiego? Nie, jak się obraca jakiś młyn. A faktycznie to jest młyn. O to, ej, ale popatrzcie na to. No nie jest to Fallout? 100% jest to Falloutowe, nie? 100% jest to Falloutowe. O czym miałem mówić? O czymś miałem wspominać. Kurde, ja dzisiaj jest taki dzień, słuchajcie, przez tą pogodę. Gdzie my mamy iść w ogóle? Tam. Ale to chyba nie ma innej opcji niż tędy. I tędy, okej. No, ale tak falloutowo to wygląda. Obserwacją pana. No tak falloutowo to wygląda. Z kitu. Dobra, idziemy mu pomóc. Dobra. Pomoc, ekipa. O, chyba sobie sam dobrze radzi. Tu było coś do podniesienia. A już idę, cej. No, nie, z takim chodzi gra ten. Doubling. A i miałem powiedzieć, że jak ktoś... Tak, już wiem. Że tak trochę mi to zajęło, zanim kurwa przypomniałem sobie. A miałem powiedzieć, że zanim ktoś, słuchajcie, zdecyduje, że... Kurczę, tyle czeka, a ja ciągle taki syf robię. I że za głośno, albo za cicho jest. I wymat, będziecie wkurzeni, to słuchajcie, obiecuję, że w następnym odcinku obejrzę celutki ten odcinek, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest wszystko ok. No widzę, a ty mi pomożesz, czy tylko będziesz mówił, żebym uważał? Kurczę, ammo mi się skończyło. Oj! Fajnie jak oni jadą w sumie, bo można ich łatwo zgarnąć wtedy. Wszyscy? Chyba nie. Oj! Fastem! Kurczę, amunicja jest skończona się niestety. Oj! Ty! Nie mam żamo! Pyk. Szkoda, że niestety łuk mam taki słaby. Jakie posiłki znowu? Mogę już skoczyć? Nie mogę. Nie mam drabiny. Halo? A, okej. Okay. A, to ten chłop, no. Ten dziadek. Dobra, dziadek. Zrobi się. Uwielbiam głos tego chłopa.
Mogę śmiało powiedzieć, chociaż nie słyszałem angielskiej wersji, to jestem w stanie już na ten moment powiedzieć, że polska wersja jest lepsza. Polska górą, z kitu. Wydaje mi się, że no, zdecydowanie. Chociaż nie słyszałem, tak jak mówię, tamtej wersji, to wydaje mi się, że ta jest lepsza. Żeby się udać na tamtą stronę, muszę chyba pójść tą liną, nie? Tak jest. No, tu sobie zeskoczmy, popodnośmy. Te ciała chyba zaczęły znikać, bo wydaje mi się, że zdecydowanie więcej wrogów ostatecznie było. A szkoda, bo oni też mają jakieś śrubki fajne do ulepszeń. Te śrubki zawsze pomocne. Jedna taka walka, już mam 300 śrubek i tyle to właściwie wystarczy już do tego, nie? Jakiegoś tam jednego ulepszenia. Mogę to użyć? O, poka. A nie, mogę to mogę to rozwalić. Żeby nie włączyli alarmu. Okej, okay, musimy się udać w tamto miejsce. No nie wiem, mam taką ochotę to wysadzić. Tylko ciekawe, czemu wysadziłem to nieognistą strzałą. Nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby to działać. Chociaż z drugiej strony metal, przebicie, iskra, puch. Ale raczej wątpię, żeby iskra zapaliła benzynę. Istnieją takie przypadki na pewno, ale wydaje mi się, że ciężko bardzo. Żeby iskra tutaj taką benzynkę dupnęła. Nawet jak się przecież strzela w kanister benzyny, to nie wybucha ogólnie. Nie wiem, czy wiecie. Możliwe, że nie wiecie, no bo gry nas komputerowe nauczyły, że jednak to nie wybucha, jak wybucha przecież. Ale się okazuje, że jednak nie wybucha. Nie chciałem zaskakiwać w dół. Wejść na górę i stąd skoczyć tam. Pyk. Ewentualnie tutaj delikatnie na dół. Tylko... Nie, dobra, idziemy dalej. Później nie będę wiedział, jak tu wejść z powrotem. Bo dużo czasu to zajmie. O! Frajerzy, ty, ładuj! Czemu ja nie mam takich fajnych rzeczy jak oni, czyli na przykład materiałów wybuchowych? Bardzo fajne rzeczy, które chciałbym posiadać, ale niestety nie mamy. Gra nam jeszcze nie dała możliwości, żeby posiadać materiały wybuchowe. Który? Skąd? Co? Jeszcze jeden damy chłop. Raszujemy. Proszę mnie tu nie wysadzać. Oj! Poza sam się wysadzi. Tutaj jest wojna, a my... ...wykonany z lakierowanego drewna, ale to jest zrobione z mosiądzu. Prawdopodobnie pochodzi z... Wnętrze tego inro pachnie tytoniem. Może używano go jako starożytnej papierośnicy? Okej. Wierzę, że to, co ona mówi, to jest naprawdę szczerze, a nie tylko w grze komputerowej. Może nie powinienem tak wierzyć, ale wierzę, że tak jest właśnie. Kurde... Ty! Co ty, kurde, gagatku tu? Pyk! Że nie headshot, ale w sumie spłonie. Czy my mamy jakąś ograniczoną liczbę strzałów na ogień? Ty, bo w sumie jak ja ich... O, no tak, bo miał materiały wybuchowe na sobie. No nic. To się nazywa ryzyko zawodowe. Bo teraz w sumie one-shotujemy tym łukiem, tym łuk OP. Właśnie w takich grach najczęściej właśnie łuk jest OP. O nie! Rozumiem, co trzeba zrobić. A nie. Właśnie myślałem, że na to trzeba skoczyć. To jednak nie rozumiałem. Właśnie w takich grach, słuchajcie, łuki są często turbo OP później. Na przykład, no teraz one-shotujemy, bo jeżeli podpalamy, a z tego co rozumiem, on się podpala za każdym razem. No to one-shotujemy wszystkich. Są już bardzo liczni, a ja odkryłem wszystko, czego potrzebuję, by rozwijać moje plany. Czas, byśmy wyruszyli w głąb wyspy.
Zbudujemy nasze miasto wysoko w górach, wokół starego pałacu. Stamtąd będziemy mogli się bronić przed strażnikami Ouni, a ja będę miał szybki dostęp do wszystkich miejsc na wyspie. Muszę być przygotowany na schwytanie każdego, kto trafi do tego miejsca. Wiem, czego szukam. Klucza do ucieczki z tego miejsca, a być może czegoś o wiele ważniejszego. To może potrwać wiele lat, ale znajdę ją. To niezła buza. Wiecie, jak wyglądała u mnie buza? No, nie wiem, czy to na tym odcinku, czy na poprzednim mówiłem. Ogólnie zapowiedzieli burzę. Powiedzieli, że będzie giga niebezpiecznie i trzeba zostać w domu. No to zostałem w domu. Wbrew tego, co powinienem teraz zrobić. Wysłuchałem się zaleceń, bo powiedziałem, no chuj, no ja zginąć nie chcę od burzy. Więc zostałem. Natomiast okazało się, że burza przebiegła tak. Grając w grę usłyszałem jeden piorun. Koniec. I to nie jestem, i to jakby więcej już nie było. I to też nie jestem do końca pewien, czy to był piorun, bo całkiem możliwe, że to był mój piecyk, który ładował węgiel. On tam robi takie dźwięki. To nie jest węgiel, to jest coś innego. A coś węgiel podobne, to nie węgiel. Tak mówię, ale to nie jest węgiel. Grosek czy coś. Więc no, dzięki za ostrzeżenie o buzy. Powiem szczerze, że tyle razy, kiedy mnie ostrzegli o buzy, że mam gdzieś nie wychodzić i nie wyszedłem. No bo myślałem, no niebezpiecznie, no wiecie, gdzieś jechać autem albo ten, no to no, i autem jeszcze można, nie? Ale no, jak jest ostrzeżenie kurwa o buzy, no to nie będę jechać na plażę, bo przecież debilne to by było, nie? Głupie. No i grobowiec w pobliżu. Gdzie? Mapa. Grobowiec jest tutaj. Możemy tak zaznaczyć? Możemy. Oka, i gdzie to będzie? Tam, okej. Okay. Idziemy do grobowca, słuchajcie. Wychodzimy z grobowca, siadamy do menu obozu. I kontynuujemy sobie historię już jutrzejszego dnia wtedy. Dokończmy tylko tych kilka rzeczy i pójdźmy jeszcze do tego grobowca. To chwilę pewnie zajmie. Robimy grobowiec i jakby spadamy. Okej. Okay. Nie da się szybciej iść? Oj! To było niebezpieczne i zero muzyki. Ty, w sumie faktycznie muzyka bardzo dużo widzę. Widzicie, ile zmienia muzyka? Patrzcie, nie było muzyki w ogóle takie... Aha, no spoko. Jakby była muzyka, no to momentalnie byś powiedział, jo, pierruper, co się dzieje? W sumie muzyka dużo zmienia. Części broń maszyn możemy zrobić. Nową maszynę, czy coś takiego. Tu są, widzę, jakieś dwa wejścia, najwyżej tym drugim wejdziemy z powrotem. Będziemy szli. To zawsze zastanawia, jak to się pali, bo ja mam takie... Znaczy, rozumiem, że to jest gra komputerowa, jasne. Tylko ja mam zawsze... No ktoś się musiał zapalić. No to kto? Okej, myślałem, że ja wróciłem z powrotem. Mamy grobowiec. I mamy też w sumie menu obozu. Całkowicie przejęli kontrolę nad starymi miejscami na tej wyspie. Warsztat. Co to jest? To dziwne bardzo. Nie rozumiem tego. To będzie jakaś zagadka, tak? O to chodzi. To co to jest? Nie rozumiem. Okej. Próbuję to jakoś przykminić, ale nie wiem, czy będę w stanie. Czy to wybuchnie?
Mogę to jakby na przykład tym? Nie. Liną, ale nie mogą. Oj, nie, nie. Dawaj mnie łuka. To. Ale co to tam da, jak ja tak zrobię? Właśnie nic. Z tym problem. To czemu się nie podpala? No to można podpalić ogólnie. Nie wiem, co łukiem zrobić. To zwolni coś? No nie, nic za bardzo się nie dzieje. Same do takich początków giereczki. Gdzie sami byliśmy, kurczę, zmumifikowani. Nie wiem, to może po prostu jump? A, nie mogę tutaj jumpnąć, okej. Trzeba wykombinować, jak tam wejść. To może posłużyć jako rampa. No też tak pomyślałem, tylko... Tylko czymś obciążyć. No myślicie, że myślicie? Tylko zimno. Ale ja mam kilka pomysłów, tylko... Nie no, wydaje mi się, że... Ten pomysł jest klawy. Pa. Nie. No tym w teorii możemy obciążyć, tylko czy my jesteśmy na tyle jakby... Znaczy, skoro jesteśmy w stanie tu udźwignąć... To może posłużyć jako rampa. Rozumiem. Może to tylko czymś obciążyć. Też rozumiem, tylko... Jak? Chyba, że tu mogę stąd... A, dobra, to można... Okej. Rozumiem. Wszystko jest kumalski. O kurczę, zbugowaliśmy się. Nie, co się... Jak... Jak na jakiś ty. Na jakiś snowboardzie czy coś. Nie wiem, czy są potrzebne wszystkie obciążniki, czy nie. No do tego już się nie dostaniemy chyba. Ja patrzę, nie wiem, shotgunem. No nie, wydaje mi się, że to wszystko. Git? No nie. Okej, rozumiem, widzowie. Tylko nie rozumiem, jak, na jakiej zasadzie będzie działać ta rampa, ale... Na co my wskoczymy? A, na ściankę spinaczkową. Dobra, już wszystko kumam. Dobra, jeszcze jedno. Myślicie, że też trzeba naciągnąć to? Ja myślę, że niwuja. Myślę, że niwuja to nie zadziała. Cyk. Niwuja, nie? Jak tam to ściągnąć? To się powinno rozwalić jak wszystko. Okej, kumam. Tylko... No, powinienem to socjalnie móc zrobić. No tego nie naciągnę, prawda? Tego nie naciągnę aż na tyle mocno, żeby to rozwalić, niestety. No, zastanówmy się nad kilkoma elementami, jakie tutaj mamy. Mamy rampę, w której będziemy wyskakiwać... Czekajcie. Mam jeden pomysł. Myślicie? Skoro jest to łatwo rozwalarne? Oj kurczę. To może nie udźwignie dwóch kurczę warsztatów, znaczy tych takich beczek. A, zajebiście. Cheese like. To są takie proste rzeczy, ja nie potrafię w takie proste rzeczy niestety robić, bo ja zawsze, prawda jest taka, że ja zawsze w tych grach za dużo kombinuję. Sobie myślę, to nie może być, widzowie, takie łatwe, no przecież. No, jak zwykle. Proste zasady fizyki i wszystko wiemy. Ale... No kurczę. Ale... No ale nie wiem. Jestem zbyt głupi na proste rzeczy. Jestem zbyt głupi na głupie rzeczy. No kurczę. Nie można z tym skoczyć? No nie można.
Wcześniej chyba skoczyliśmy z tym. A nie, dobra, byliśmy zbagowani i możliwe, że wtedy skok. Jak skoczyliśmy, to wtedy się odbagowało, dlatego właśnie, bo skoczyliśmy. Dobra, mamy rampę. O kurwa, nie mamy rampy. Dobra, mamy rampę. Oj, nie mamy rampy. Kurczę blaszkę, nie to. Mamy rampę. Powinno być git. Siubidubidubi. Elegancko. Kurczę, dużo czasu zajęło mi to. Nie szybciej to wykminić. Ale mówię, to dzisiaj jest tragiczny dzień. Jump! Nie! No nie, la... Ale co ty zrobiłaś? Nie no, jak ktoś to ogląda, to załamany jest. Szybko trzeba. Lara Croft. W lewą stronę i co to by za skok? Do góry zeskoczyła. W lewo trzeba skoczyć. Pyk. Chwytamy się i elegancko jest. Oj, mamy skarby. Właściwie tylko jeden skarb. Czyli właściwie to tylko punkt umiejętności, bo tu nic, chyba że teraz będzie coś innego. Zazwyczaj jest jednak... O, może? Nie, raczej nie. Czyli tylko i wyłącznie punkt umiejętności. Komnata sądu ukończono. O, proszę, 2/3 części krótka broń. Podoba mi się to i to jest nagroda. Miasto ubogi, znalezione mapy go skrzynek. No nie, no tylko skrzynki. A, i tędy się będziemy ewakuować stąd. Kurczę, ja nie użyłem tego, ja nie użyłem, słuchajcie. Wiecie, czego nie użyłem? A nie, to chyba taka średnia ewakuacja. Tak dla beki. Dobra, użyjmy, słuchajcie, jeszcze menu obozu i nauczmy się karabin automatyczny, pistolet maszynowy, modyfikacja broni. Dobra, karabin automatyczny, jasne. Umiejętności. Co by się tu ciekawego nauczyć? Tutaj nie ma różnych rzeczy. Ciał zwierząt, to raczej takie. Spinaczka wyczynowa. Zwiększa umiejętności spinaczki, aby poruszać się szybciej po otoczeniu i odnosić mniejsze obrażenia przy upadku. Jakby naciśnij shift, kiedy lądujesz po upadku z dużej wysokości, aby odnieść mniejsze obrażenia. Ponadto spinasz się teraz szybciej. No, zaoszczędzi nam to trochę czasu. To orientacja w terenie useless. Wydaje mi się, że to najlepsza z opcji, jaką wybrałem. Mam 600 punktów, 600 śrubek do ulepszania różnych rzeczy. Uuu, teraz mamy karabinek. Nie wiem, jaki był pierwszy karabin. Z pierwszej wojny? Nie wiem. Oj, fajne. Super, bo ja myślałem, że ogólnie będę musiał to od nowa ulepszać. A tu proszę, nie będę. No i kozacko. Wiem, że nie wiem, na ile lepszy jest ten karabinek, ale mam nadzieję, że o wiele lepszy. Wyściekłana kolba karabina zwiększa stabilność broni przy strzelaniu. A to mamy już. Osłony lufy ułatwiają obsługę broni, w związku z czym zwiększają się zadawane obrażenia. Bierzemy to. Czy dostaliśmy nowy łuk? Nie, łuk jest nadal ten sam. Możemy ulepszyć łuk, ale łuku akurat nie ulepszam. Strzelbę nie możemy ulepszyć. Pizdusia mamy nowego, tego samego. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest ten sam, czy nowy. I ten kołczan chyba jest ten sam, co był. Jeszcze przetestujmy, kurczę, strzelanie. Poka. Ale pa, ale... Chyba został jakby ikonka tej samej broni. To jest jakiś kasznikow albo coś takiego, nie? No strzela fajnie tymi seriami takimi małymi. Niestety nie mam żamu, wszystko wywaliłem. Dobra, dzisiaj taki odcinek dość luźny, bym powiedział. Ale jeżeli podoba wam się ogólnie seria z Tomb Raider, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz, suba. A my widzimy się jutro o godzinie 16. Kurczę molek, prawdopodobnie o godzinie 16, ale co do tego aż tak pewny bym nie był. W każdym razie widzimy się jutro. Miłego dnia, nawet miłej nocy. Zostawcie lajka, podnieście w opis. Zobaczcie, co tam jest. Trzymajcie się, do jutra.